Cześć, wszystkim ludziom, jestem Dawca, to jest kolejny odcinek Ghost of Tsushima. Idziemy sobie kontynuować questy pana Jaszkawy. Dostałem health'a. Damage na twarz dostałem. Za wcześnie kliknąłem. No dobra, no Jaszkawa, potem mamy jeszcze hacza. Zgadza się, senseju. Sakai. No jestem. Senseju Ishikawa. Czy to wszystko jej sprawka? Tomoe nie próżnowała. Pewna kobieta, Ran, wie gdzie jest. Chodźmy. Postę Hatsune. Mogę powiem wam, że parę minut przed nagrywaniem tego odcinka dowiedziałem się, że jednak mogę zrobić 8 na 9 dla Norie. Tylko skąd wie, gdzie jest to? Wcześniej tego nie widziałem, czyli byłem ślepy. Znalazła go, wędrując po lesie. Masz szczęście, że żyje. Wszyscy poza nią zginęli. No dobra, idziemy. Podmawiać z Ran. Nazywasz się Ran? No może nie tylko to jest ciekawe. Tym, którzy cię skrzywdzili, przewodziła jedna z nas? To Moe. Nie zapomnę tej twarzy. Należała do tutejszej grupy złodziei. Niemożliwe. To Moe pochodzi przecież z Umugi. Jakoś się tu znalazła. Jej łuku bała się cała Otsuna. Podobno potrafiła zestrzelić lecącego sokoła z zawiązanymi oczami. Tamten obóz. Gdzie on jest? W lesie. Na południowym zachodzie. Między rzeką a zachodnim brzegiem. No dobra, no idziemy do obozu, zatem jest już ze szkawą. Nie są mnie prawda. Wszystkie lekcje, powierzone sekrety. Na nic. Stary głupiec. Dlaczego mnie okłamała? Nie wiem. To Moe nic ci nie powiedziała. Z początku chciałem przyjąć to Moe jak córkę. Wyszkolić ją. Dla kogoś takiego to zupełna odmiana losu. Zabrałem jej to. To płatna zabójczyni. Bo jej sensei zawiódł. Wróciła do dawnego życia. Zmarnować szansę na lepsze życie to jedno, ale terroryzować swój lud. Wiem o tym, Sakai. Czyżby? Mogę liczyć, że zrobisz to, co trzeba? Musimy znaleźć obóz. No i zmienia temat. Trzeba ja nie, taki do końca pewno. Powstrzymać? Już nie zabić? No zobaczymy, jak się potoczy tak historia. Tomoe wróciła do miejsca, które dobrze zna. Jest zdesperowana. Ma za sobą mongolskie imperium. Jeśli pomieszamy jej szyki, być może Han odbierze jej wsparcie. Moglibyśmy to wykorzystać. Poróżnić ich. A gdyby się udało i Tomoe by od nich odeszła? Gdyby zechciała walczyć z Mongołami, mogłaby się przydać. Oczywiście. Dopóki nie przeszyłaby cię z nienacka strzału. No właśnie. Tamta kobieta mówiła, że to Moe dręczyła ludność. To musiało być lata temu. To Moe byłaby dzieckiem. Tak, w młodości. Dawała sobie radę pośród bandytów. Nawet ktoś dwa razy starszy by nie podołał. A ty nic nie podejrzewałeś. Gdy rozpoczęła u mnie naukę, ukrywała w rękawie małe ostrze. I kradała też jedzenie. No tak, to nie były oczywiste znaki. Były też inne. Tak bardzo chciałem, by mnie zastąpiła, że zignorowałem prawdę. Obóz jest niedaleko. No nie, ładnie, że miejsce na zasadzkę łuczników. Oczy otwarte. A może jest to dobrze, pan, że tu paduje jego? Ja łucznikiem chcę być. Nie, no zobaczymy. No bądź dalej, czujny i znajdź miejsce obserwacyjne. Tutaj. Aha, strzały płonące. Znajomy widok. Co widzisz? Dużo łuczników. Japońskie strzały, oczywiście. Dlaczego tym razem strzelają? Ciała wykorzystywane jako cele. Sposób to Moe. Zniszcz ten obóz. Tylko wypatruj to Moe.
Jestem gotowy, senseju. Idziesz pierwszy. Zaczekam. No dobra, idziemy. No jakbym zjął tego typa z tyłu, to może by mi się udało coś zrobić, bo oni tak mniej więcej u nas strzelają. No właśnie. Ten nigdy młody co? Nie było sobie. No bo na ten się przestraszył, ale zakończymy go. Tyk. Tyk. Dokończę, dokończę. Jak postawa ducha. Ona chyba wszystko. Niedawno tu była. Wszyscy. Łatwo. Trzeba robić ciężej. Poszukaj śladów Tomoa. Dobra, no pewnie nowe jakieś zapiski, a nie w tym miejscu. No, pobiegajmy troszkę. Może tutaj coś? Zobaczmy. Nie, to w pusto. Może przy celach? No tutaj? Nie. Pusto, nic tu nie ma. Senseju, tutaj. O, mamy ślady. Może to Tomoe. Sensei i duch. Zaczynam mieć was dość. Twoi ludzie nie żyją. To koniec. Zasadzka. No dobra. Ruszaj za Tomoe. Czekamy. Ja ich odciągnę. No i szkawa, bo nawet się nic nie stało. Wiem, że z konia mogę strzelać z łuku, ale ja tutaj nie trafię. No gonimy, co to ma, gonimy. Ja to sobie nie dogonimy, no ale... Nie uciekniesz mi, Tomoe! Mam ochotę spróbować z tego z łuku strzelić w nią. Zobaczyć, czy można coś zrobić. No niestety, kuń to nie jest kara. No, kupa. Na skały? Zszedła z konia. Proszę? Jesteś pan Sakai. Nowy pupilek. A ty jesteś łuczniczką, która odrzuciła szansę na lepsze życie. Tak ci powiedział? Tomoe, na co czekasz? Chciałam cię ostrzec. Uważaj. Sensei chciał mnie zabić. Z tobą też spróbuję. Dzięki za troskę. A teraz to zakończmy. To już koniec. Nie mam nic. Nikogo. Odłóż łuk, Tomoe. Odjęło jej rozum? Nie, raczej przeżyła. Zniknęła. No. Muszę powiedzieć senseiowi. Ale pewnie żyje. Na bank. Chyba wyjdę już kawę. Zobaczmy w ogóle, jak on sobie poradził. Bo on tam grubo miał. Grubą akcję. Tyle łuczników mu wybiegło Mongołów. Mnóstwo po prostu. Kurde, gdzie ja przyjechałem? Takim wąskim, nie wiem. Dżunglą praktycznie. I słyszę niedźwiedzia. A niedźwiedzia mi się nie brać zabić. To jest jedna strzała z łuku. No bo ona chyba mnie goni. Ale jebać go. No beczka, bo tu jesteś. Dał sobie radę. Ciekawe. Co się stało? No, uciekła, słuchaj. Skoczyła do wody. Tomoe mogła mnie zabić, ale żyje. Pozwoliłeś jej uciec. Zeskoczyła z klifu. Widziałem. Widziałeś tylko to, co chciała. Jest zdesperowana. Tak. Przez nas. Myśli, że mistrz mnie zdradzi. Wcale nie. Próbuje za wszelką cenę nas poróżnić. I to działa. Nie. Nie działa. Dobrze. Kiedy będziesz się zastanawiał, na co mnie jeszcze stać, najpierw spytaj siebie. Najpierw spytaj siebie. Pora bym wrócił do świątyni Jogaku. Tomoe szuka pomocy Mongołów w Kamigacie. To nie koniec, Sakai. To nie koniec. Dobra, nawet co, mamy 9 minut z odcinka. Skończmy historię. Już ciekawy. Malega nam na to pozwoli. Tak, czy do świątyni Jogaku możemy się tapnąć? Fast travelem. Więc zróbmy to.
No dobra, no ale co my teraz zrobimy? Mieszkała idzie do świątyni Duraku. To moja straciła wszystko. I no, nie wiadomo, czy żyje. No pewnie żyje, ale nie wiadomo. A my, czy jest Ishikawa, co? Nie ma cię tu. Mam kogoś dla niego? Mam ją. Gdzie co jest? Jesteś tutaj. Wykaczaj też jest kogoś ciekawy. Godna Hana, z bojem magickiego dowódcy. Ja sobie będziemy chcieli na odcinku zrobić. A to może nie tym, ale innym jakimś. No, lecimy do świątyni Duraku, odbierzemy sobie dary. Pójdziemy do Ishikawy. Zobaczyć, o co mu teraz chodzi. Szczerze nie wiem. O, mam tutaj wskazówki, wszystkie to wiem już. W ogóle to jest ciekawe, że jest napisane, że można sparować. A takie nasza mamy niebieska. Czekaj, Ishikawa, muszę odebrać dary. Więc nie przejewaj mi. Chcą zaprowadzić tu porządek. To samoje wiedzy jaj kawy? Nie wiem, może. Dobra, już kawa. Mów, co mamy robić? Gdy byłem w twoim wieku, mawiano, że będę jak Tadayori Nagao. Jest pan naszym najlepszym łucznikiem. W żadnym razie. Ale jestem dobry. Jestem wdzięczny jest za lepsze. Twoje nauki. Byłem tak pochłonięty nauką, że nie pomyślałem o rodzinie. Tomoe miała mnie zastąpić. A to kupa. Jej zbrodnie nie mogłem jej wybaczyć. Mało kto by mógł. Liczył się tylko łuk. Wiodłem naprawdę niezwykłe życie. Ale zabrał co mi najbliższe. Rodzina jest ważniejsza. Senseju. Nie stawaj się mną. Niech duch cię nie owładnie. Tomoe jest w Kamiagacie. Próbuje zebrać Mongołów i odzyskać reputację. Jeśli tu jest, znajdziemy ją. Zakończymy to. Raz na zawsze. No dobra, to lecimy do Kamiagaty. 1-3 km. No czyli coś, nie? Nie. Czy tutaj ma festiwala niebieska krajówki? I w sumie dobra, tapnie się tutaj. Nie będzie. Nie wiem, czy sanktuarium w Kinto nie jest miejsce, gdzie my się tak jakby obudziliśmy. No właśnie, tak, to jest to miejsce. I tam wcześniej umarł Kage. Nasz koń. Najbardziej oddany. No dobra. Nie wspominamy go, tylko jedziemy. O, tutaj widzę lód w tym mieście jest. Będzie trzeba je przelutować. No to... poza wizją, że tak powiem. Ja mam go. O, prowokacja. Ja w sumie postawę ducha, ale jeśli zaprzeję, to będzie słabo. No właśnie. Na go. Raz, dwa. No dobra, na tego trzeba było dwóch. Chyba zmienię postawę. Raz, dwa, trzy. I tak, typa. Dwóch się przerobiło. Out. No i ty jeszcze żyjesz. Dobra, skocz męki, stick. Bierzmy Itama. Pozbijemy Kaga. Jedźmy dalej. Zobaczmy, gdzie to jest. 260 metrów jeszcze. Gdzieś tam tą stronę. Musimy wyjechać w las. Bo nie, jeszcze nie wyczyściłem tego terenu. Może zrobimy sobie to na live. Którymś. Może w weekend? To znaczy, kiedy wy zobaczycie ten odcinek? Ten odcinek zobaczycie w... sobotę o 16 chyba.
Chyba tak. Sobota o 16. No, zobaczymy. W sumie, no dobra. Sobota 17 będzie z tym. Jak sobie krótkie info dostaniecie. Ale. Jakieś info się na pewno jeszcze pojawi. Płonące strzały? Trafienie w plecy. To była zasadzka. Chwila, sobota o 16? Nie, to znaczy nie będzie w niedzielę o 16. Japońskie strzały. No, niedziela o 16. To dzieło japońskich łuczników w całej grupie. Całej grupy. Sensei Ishikawa. To moja. Proszę, wybacz mi, panie. Matsu. To nierozsądne tak się skradać. Jesteś z tym, który zabił Mongołów, tak? To też samuraj. Starszy. Łucznik. Kawa? Sensei Ishikawa. Gdzie on jest? Mówił, że wróci do mej chaty za dzień lub dwa. Do ciebie? Mam strawę. Hmm. Ogień. Zdaje się, że miał jakąś pilną sprawę. Możliwe, no dobra, no zobacz. Na trop Tomoe. Gdzie twój dom? Niedaleko. Ale idzie śnieżyca, a muszę jeszcze sprawdzić sidła. Potem tam pójdziemy. Dobrze, pójdę z tobą. Jak się nazywasz? Matsu, panie. No dobra, przyjaciele mimo woli. Zobaczmy, co tu się wydarzy. Mamy 16 minut, już 17 właściwie. Ale nie będziemy kończyć odcinka po tym kwestii. Co powiedział sensei Ishikawa? Nic więcej, panie. Nie był zbyt przyjazny. Brzmi jak on. No. Dlaczego, że też papka jakaś? Nigdy nie rozmawiałam z prawdziwym samurajem. Wojna zbliża do siebie ludzi. Mam okazję zadać jakieś dobre pytanie. Nie zmarnuj jej. Jakie to uczucie decydować o czyimś życiu i śmierci? W prawdziwej walce o własne życie czas zdaje się zwalniać. Słyszysz wszystko. Oddech wroga, wiatr w liściach. Każdy kolor i odcień stają się bardziej wyraziste, żywe. Spodziewałam się usłyszeć co innego. Tam! Jedno z moich sideł. Sprawdź je szybko. Chcę złapać Ishikawę. Chcę złapać Ishikawę. A co, w kłapkę? Puste. Muszę je nastawić. Polowanie jest skuteczniejsze. Nie mogłabym polować. To obrzydliwe. Spróbuj innej przynęty. Zawsze używam tej samej. Czyli jakiej? Iluzji, że mają okazję. W tym leży problem. To działa tylko na mężczyzn. Tędy, panie. Czemu czuję, że ta masa to jest to moja tak naprawdę? Niełatwo to przeżyć. Wszędzie jest ciężko. Uciekłam na północ przed Mongołami. Sama? Rodzice umarli, kiedy byłam mała. Jestem zdana na siebie. Ale pańska rodzina musi być ważna. Moim wujem jest pan Shimura. Chwila. To o tobie krążą opowieści. Jesteś duchem. Ale nie masz 3 metrów ani oczu demona. 3 metrów? Nie. No, tylko legendą. Ale opowieści niepokoją wrogów. Więc to wszystko plotki i wyolbrzymienia? Walcząc z Mongołami robiłem rzeczy, których nie zrobiłbym wcześniej. Jak my wszyscy. No legenda ducha działa na wrogów. I to mocno. Kotunhan się boi. I dobrze. Dobra, gdzie my idziemy? Tam ktoś stoi w ogóle. 2 ludzi chyba. Jeden stoi, drugi siedzi. Patrz, kradną mi zwierzynę. Przegoń ich, panie. Proszę. Poczekaj. No dobra, idziemy. Są zagłodzeni. Bierz się do złodziei. Hej! Panie, nie rób tam krzywdy! To nie wasze. Wybacz, to tylko wiewiórka. Od kilku dni jemy jedynie trawę i korę drzew. Zabierajcie się z tym. Dzięki ci, panie. Dałeś im uciec. Z kolacją. Byli głodni. I nie groźni. Nie zachowujesz się jak duch z opowieści. Nie wszystkie są prawdziwe. Zaraz zacznie się śnieżyca. Ile pułapek zostało?
Tylko jedna. Jest nieco dalej. No dobra, no jesteśmy do ostatniej papki. Widzę, to już będzie wymagało przełożki na kamion. No bo to idziemy. Znaczy, no wolno zejdziemy, wolno. Nikt nie uwierzy, że z tobą mówiłam. Jak to jest być duchem? Nie opowieści opowieściami, ale nie przeżyłbym, gdyby nie sojusznicy i przyjaciele. Tylko tak mówisz. Zawdzięczam życie wielu innym. Od pani klanu Adacich po złodziejkę. Nie ma ich w opowieściach, ale wiele im zawdzięczam. Czy nie wiem, czy tak wiele. Powinniśmy wracać. Nie chcę mówić się sensejem. Ostatnia pułapka jest już niedaleko, panie. Nie zabrałem trzecina. Najgorzej, trzeba się wyczyć. Trzecina nie zostawię. Jakby to był bambus, to bym zostawił. Albo inne drewno sobie. Ale tego? Nie. Bo to jest ostatnia pułapka. Obyśmy nie musieli głodować. No zobaczmy. No chyba nic nie ma. Patrz tylko! Obiad! Jesz coś? Może jednak zjemy jak cywilizowani ludzie. Ja tu nic nie widziałem. No ale dobra. Co tam jest? Nasz kraj. Bez wojen, wrogów. Szansa na nowe życie. Powiedzmy, że tam dotrzesz. Co dalej? W Kyoto otworzę gospodę. Kupię sobie shamisen. Będę gościć niekończące się tłumy cudownych ludzi, aż ogołocę ich z pieniędzy. W Kyoto będzie się działo. Pada coraz bardziej. Chodźmy. Może twój sens będzie tego samo. Wbiję na konia matrzy, jedziemy. Tylko prowadź, prowadź. Ale biało już się zrobiło. Nie rzuca jak się patrzę. Tam po lewej coś było, ale nie będę zgłaszał w trasy. Jest coraz gorzej. Trzymaj się mnie. Jeszcze taki mam zamiar, słuchaj. Wystarczy nam jeden koń. Co mówiłeś? Nieważne. Jedź dalej. To jedno. Wystarczy nam jeden koń. No dobra, czuję trochę lepiej. Już jest większa widoczność. Tu jakaś chatka stoi. Nie wiem, co za chatka. Wioska Iwej. Ciekawe. Te dźwięki są trochę niepokojące. Bym powiedział. Chyba tu mam coś? A, dobra, mam fula. Mój panie! Mongołowie! Są blisko domu! Który zajmie się? Pokryj się! Próbujmy jeszcze raz. Nie zdążyłem. I znowu zdupiłem. A to co? Cyk, cyk, cyk. O proszę, żyjesz. Out. A to co się boisz? Cyk, cyk, cyk. Ile on życia miał? Dużo. Nic dziwnego, że krążą o tobie legendy. Gdzie twój dom? Niedaleko. Chodźmy. No dobra. Ona goni konia. Tak, ona goniła konia. Dobra, wbijamy i jedziemy. Ale wolnym tempem, wolnym. Niestety. Gdzieś tutaj, do góry. Ja wiem, że zasaniamy i szkawę. Wyjaśnienia. Chyba myślę, że idą tak już blisko. One idą, a tutaj daleko się jako zajdą do niej. Jeszcze to chyba im zajęła droga, zwłaszcza, że śnieżyca jest. Jesteśmy. Może nawet by się zgubili. Chodźmy do środka. No dobra, idźmy. Jest już kawa, jesteś nie miły ma. Jak na ducha. Ale to, jak ich zabiłeś. Dla Tsushimy zrobię, co trzeba. Ty i ja jesteśmy silni. Nosimy w sobie mrok. Dzięki temu wciąż żyjemy. Sensei Ishikawa też tak powiedział. Ale w twoich ustach brzmi to naturalniej. Tomoe. No tak, myślałem. Zawsze mi powtarzał, że nie doceniam przeciwników. Nie mam strzały w plecach. Dlaczego?
Odwrócili się ode mnie. Po tym, jak nauczyłaś ich zabijać naszych. Chciałam to naprawić. Ale wszystkich nie zabiję. Nie sama. Potrzebujesz mnie. I Senseja. Lecz my nie potrzebujemy ciebie. Wiem, gdzie zaatakują. Możemy na nich napaść. Wy zwyciężycie. A ja się zemszczę. Pomówię z Senseiem Ishikawą. Jin. Zostań tu na noc. Nie, Tomoe. Nie mogę. Nie przy wrogu. Znajdzie się kawę jeszcze nie do raku. Dobra, no, stopka. Nie ma sensu jechać taki kawo. Chodźmy sobie jaską mapę, ale tylko byśmy tracili czas na odcinku. A mam już 26 minut, a czuję, że wyjdzie 50 minut. Bo dziewiątka może być długa. Dosyć. No, gejka, ładuj się. Nie wiem, czemu tak dużo miejsca się tak długo ładują. Stacja drugiego też się dosyć długo ładuje, a w sumie nie ma tutaj tak wiele. Jeden budynek w sumie. No i mówię. Nie wiem, nie gadam tego. Panie, proszę o pomoc! Będzie jeszcze coś kawa. Tutaj. Albo kluczajki. No dobra. Sakai! Jakieś wieści? Coś w tym stylu. No znaleźliśmy Tomoe, jakby nie patrzeć. Byłem u Tomoe. Jest na północy. Mongołowie ją zdradzili. Skoro ją widziałeś, dlaczego jeszcze żyje? Jej łucznicy szykują się do ataku. Chcę, żebyśmy ich pokonali. Potrzebuję naszych głów, żeby ich kupić. Ona mogła mnie zabić, a żyje. Ufanie Tomoe nigdy nie wychodzi na dobre. Nie ufam jej. Ale jest nam potrzebna. A ona no potrzebuje tak. Nas. Popełnia błąd. Skończmy z tym. No to lecimy za chwilkę. Będzie 9 na 9. Dobra, to może przesadzić nas tym 50 minut. A nas 40 może wejść. Dobra, jeden punkt techniki. Teraz nie będziemy wydawać. Nie ma sensu. Chyba, że będzie coś naprawdę takiego fajnego do wydania. Tutaj ma szczęścia 2. Ukryty wąż. Bałem nie do krótkiego łuku. Mogę coś ciekawe, że w tym stroju nie nosimy łuku na plecach. Tylko go serio spimy w rękach. A w innych strojach nosiliśmy. Dobra, ale gdzie jest Ishikawa? Zobaczmy dziennik opowieści. Wleczony spoczynek. Gdzieś tam. Uła, daleko, daleko! O luj! Aż tutaj! Dobra, gdzie ja mam tu cepkę? To jest Lisianoja w sumie. Obok świątyni Kushi. Daleko już ciekawe się wybrałeś. Dobra, spotka się z Franszami i szukałem przy granicy z umogi. Dobra, wsiadamy. Jedziemy. Gdzieś w tamtą stronę. Aha. Tą stronę. Ja mam przekaz i kratka. Widzę dym. Fajny. Biały ok, bo białe nasze kwiaty zwykle. Dobra, mamy ciekawe. Sakai! No co? Podam już kawę. Jakieś wieści od Tomoe? Spotkamy się we trójkę. Wtedy zdradzi plan ataku jej łuczników. Myślisz, że powie prawdę? Zobaczymy. I Sakai, nie będzie miejsca na błędy. Przygotowałem się, Senseju. Chodźmy. Chodźmy. Chodźmy, chodźmy. Wieczny spoczynek. No to jedziemy. Dokąd zmierzamy? Jest już Ishikawa. Zatoki Umugi. Prosiła nas o spotkanie w starej szulerni. To dobre miejsce na zasadzkę. Mamy przewagę. Mongołowie zwrócili się przeciw niej. Jest zdesperowana. Zdesperowani wrogowie są groźni. Bo są nieprzewidywalni. Ale Tomoe ma dwa wyjścia. Prosić nas o pomoc, albo nas zdradzić. Spędziłeś z nią trochę czasu. Co sądzisz? Może pomóc nam pozbyć się jej łuczników. Warto zaryzykować. Ryzykujesz własne życie. Mogła mnie zabić w Jogaku. Straciłaby mnie.
Teraz dostanie nas obu. Jeśli nas nie napadnie, wysłuchamy jej. Jeśli faktycznie planują atak, pomożemy jej. Potem się nią zajmiemy. Zdradziła ojczyznę. Odpowie za to. No to na pewno, ale może jeszcze nie teraz, co? A jeszcze szukała szybciej. A tędy? Okej. Okay. Chyba takie wypady po kwiatki są niezbyt dobre. Muszę potem się zatrzymuje. Co powiesz, kiedy ją zobaczysz? Nie mam jej nic do powiedzenia. Jesteś tego pewien? Nie rozmawialiście, odkąd dołączyła do wroga. Czas rozmowy minął, kiedy zwróciła się przeciw mnie. Hej. Widzę, co ja hardo już kawa. A zatwardziały. Uwaga! Dobra, czyli tak gdzieś tutaj zgaduję jest. Dalej pójdziemy. A piechota? Czemu? Będą będzie skały tutaj? No bo mamy się zakraść. Nie wychylaj się. Mogą tu być ukryci łucznicy. No dobra, no to powolutku. Powolutku, na spokojnie. I zobaczymy, co się tutaj dzieje. To szulernia. Nie ma mongołów. Albo się ukryli. Albo się ukryli, no właśnie. Stój. Występ po prawej. Ukryje się tam. A ty? Sensei Ishikawa! Jin! Gdybym chciała was zabić, już byście nie żyli. Cholera. Chodźcie tu! No okej. Nie ma mowy. Bądź czujny. Bądź czujny, dobra. Są strzały. Ale jak nas wypaszyła? Sensei. Mam zapasy. Jin? Jin? Ubrała się w stój? Zawsze taka pewna siebie. Tego akurat nie musiałeś mnie uczyć. Twoi łucznicy planują atak. Gdzie i kiedy? W Umugi. Lada chwila. A ty tutaj? Han mnie zdradził, więc zabiorę mu łuczników. A jeśli ci nie pomożemy, zrównają Umugi z ziemią. Nie wierzę ci. Poczekaj. To się przekonasz. Niech to. Aha. Wytropili mnie. Już zaszedli. Nie wytropili się? Niech te tam małe. Dobra, no to walczymy. Doszło. Lecimy normalnie. Out. Nie jest postawa ducha. Go. Yes. To mamy typa dużego. Wyglądają na moich przyjaciół. Idziemy na niego. Mogę tu wskoczyć? Mogę. Nie wiem, jej ciekawy typie. A będziemy na kolejny. Na przykład na tamtego. Tyk. Dobra, zmiana postawy i coś wyciśniemy z typami. Mech. Okej, okay, dobra, cykło. Trzeba powiedzieć cykło. Nie wiem, ale chyba tak. Dobra, tam przerażony, ale tak go pójdę dobić. Zawsze to dodatkowe do postawy ducha. No tutaj są. No co mi bijesz, i ciekawe typie. Weź w ogóle wyjdź. Koniec pułapek, Tomoe. To nie była pułapka. No mi też się wydaje, że to nie była pułapka, no ale. Ale się przekonamy. Walczyła z Mongołami, senseju. Oszukała nas! Uśpiła czujność! Jeśli zechce przeszyć cię strzałą, i tak nie zdołasz mnie powstrzymać. Dość! Możliwe, że atakują zatokę Mugi. Ruszajmy! No, to już teraz miała okazję nas zabić podczas tej walki. Ale jeśli to Moe, choćby krzywo na nas spojrzy, trafi do piachu. Trafi do piachu. Tędy. Tędy. Dobra, idziemy. Ocalenie zatoki Mugi nie odwróci biegu czasu, to Moe. Zmusili mnie, żebym ich uczyła. A zmusili cię, byś zabijała swoich w forcie Nakayama? Torturowano ich. Dałam im szybką, bezbolesną śmierć. I zachowałam życie. Chyba tak. Zrobiłam tylko to, co musiałam. No jak tak mówisz, to niby dobrze to brzmi, no ale... Mongołowie! I tak, jakaś średnia. No jak najdę, to trafię sobie drzewo. Musio! Docio! Wow. Nie sądziłem, że mnie widzą. A miałem postawę ducha do tamta. Chyba cyk. Ty mi tu nie dasz mi.
A, oczywiście. Emano? Out? Dobra, jak to jest kolejne? Mogę umrzeć? Co to jest to jeszcze? Out. Fajny jest ten cios, biorę go bardzo. No ci ucznicy nie popisują się jakoś bardzo nasi. I szkawaj to małe. Jak dotrzemy na wybrzeże? Jeśli ucznicy to moje nas dostrzegą, będą w pogotowiu. Racja. Lepiej unikać dróg. Nie za, przez pole. Przejdźmy przez pola. Jak znaleźliście obóz Wakasimy? Twoi mnie zaatakowali. Wytropiliśmy ich. Kazałam im was unikać. Miałam wiele miejsc na obóz. Cieszę się, że zignorowali twoje rozkazy. Straciłam panowanie. Przestałam się liczyć jeszcze w Kusi. Odebrali mi dowodzenie. Więcej wrogów. Dużo więcej. Braci. No, rzeczywiście dużo więcej. Jakie dasza. Wejdź, wejdź, typie. No to lecimy. Na podstawie ducha. Dobra, zabijemy tego typa z łucznią. Postaram się tą tarczę zabić. I cyk. Bo są tarczą dosyć ciężko się walczy. Okej, okay, out. Cyk. I po kolejnego go. Petulankę. I miecz. Podlepę. I tam się jeden bija jeszcze. A ty tu żyjesz gdzieś? Petulanki. Piadacza w ogóle. Zmierz jak Sensei Ishikawa. Drzewa na końcu pola. Tam możemy odpocząć w ukryciu. To idziemy chyba. Tomo, mówisz, że straciłaś posłuch u wroga w Kusi. Ale pewna kobieta cię tam widziała. Spaliłaś ją żywcy. Nie zrobiłam tego. Nie użyłaś łuku. Wyszkoliłaś zabójców. Za moją namową. Zwykle oszczędzali ludzi, zamiast ich zabijać. No nie wiem, czy jej tak wierzyć. Z jednej strony chcę jej wierzyć, a z drugiej strony jakoś tak... nie wiem. Sporo tu Mongołów. Szukają mnie, ależ są uparci. Nie mogłaś wspomnieć wcześniej? Wspominam teraz. Poczekamy do zapadnięcia zmroku. Wykorzystamy ciemności. Nie zaatakują wcześniej zatoki? Nie. Rozstawią łuczników. Odetną drogi ucieczki. Zaplanują rzeź. Odpocznijcie. Stanę na straży. Zaplanują rzeź. Słońce zaszło. Gotowi? Chyba tak. Więc idziemy. Tomoe, Sensei i ja pójdziemy za tobą. Żebyś wbił mi nóż w plecy? Jeśli Mongołowie cię dostrzegą, ukryjemy się i zaskoczymy ich. Chodźmy. Bądźcie blisko. Nie spuszczaj jej z oczu, Sakai. Wszystko słyszę, Senseju. Dobrze. Dobrze. Przynajmniej wiesz, że trzeba się bać. Przed nami, no, ale ja tutaj ich trochę. Zajmij się jednym, a ja drugim. Wygryję z łuku, co? Zrobię. No tak trochę z opóźnieniem, no ale... Mają posiłki. Ukryć się. Ukryć się. No to kryju, kryju. No i to całkiem sporo ich tu biegnie. No, chyba nie zobaczą typów. Może? Tagoru! Nad der! Nad der! Ende sonor serem z tebe! No pewnie gadać po mongolsku. Na twój znak, Sakai. Postaraj się nie chybić. No dobra, co to zabije tego? No dobra, to z krótkiego łuku, myślę. Tyk. Jedna strzała, jedna śmierć. Ostatniego powaliłeś krążącym sokołem, Senseju. Zauważyłaś. Też zmieniłaś formę. Prawą rękę przesuwam w dół. Wypuszczając strzałę... O, no, to ciekawe. To ciekawe. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Jeśli wdamy się w walkę, ostrzeżemy uczników. Zaczną atak, zanim dotrzemy. Nie ryzykujmy. Jak myślisz, Sakai? Za mną. Trzymajcie się blisko. No dobra, to idziemy. Najdrogą przegrzałą zowiska. I trzeba się przekraść. Tam mamy jednego typa. Tego mogę ściągnąć z łuku. Ale mogę tego nie ściągać. W ogóle mamy dwóch. Oni idą za mną, no mniej więcej idą. Chyba tego bym wyautował.
Pilnował kwiatka. A kwiatki są moje. Dawaj kwiatka. No bo tam jest kolejny i tam jest kolejny. Dwójka w ogóle nie powinna ogarnąć nic, ale wolę się ich podbić. Tak po prostu. Na spokoju po prostu, żeby nie było ryzyka, że coś się wydarzy. Tamten nie powinien zauważyć niczego. Najpierw sobie zabiję tego typa. Ale nie krótkim łukiem. To trzeba długi łuk. Bo ładnie naciągnął i pyk. I teraz tego cyk. No i dobra, może i dalej. Mam jeszcze jeden typ. No strzały tutaj, a strzał nie potrzebuję. Chyba zająć się tym typem. Klik. Dobra, gdzie teraz? Gdzieś tam. No bo troszkę droga wolna. No, droga wolna. Poszliśmy przez ten obóz mongolów. Kiedy zaatakujemy, cofną się do miasta i tam będą przed nami bronić. Zginą niewinni. Widzicie beczki na wozach? Okrążę je. Jedna płonąca strzała. Kiedy strzelisz, rzucą się na ciebie. Jeśli zostaniesz przy drzewach... Mogę chybić. Muszę się zbliżyć. Pozwól. Ale jednak nie jesteś taka dobra. Idź. To możesz chybić. I to ma chcesz się poświęcić? Bedmark. Ufasz jej? Ufam, że pragnie zemsty, a to już coś. Będzie jest? A więc to w ten sposób ciągle nas wyprzedza. Byłeś dobrym nauczycielem. Wiem. Uwaga. Gdzie ona jest? Na podróży. Dobra, wbijam. Siemano? A, włócznika od razu. Dobra, nie mam do tego postawy ducha. Jest. Może jakiegoś dużego. O, tego włócznika. Nie masz tutaj. Nie może tego. Tyk. Pięcio, skośne. Macie ponajami. Trójka łuczników umarła. Okej, cyk. Idziemy na łucznika. Dasza, tu gej. Tyk. Tyle. A, bo to niech ucieka. Bo mamy jeszcze raz zeszukawą. Gdzie jeszcze kawę biegnie? Dobra, dobijemy. Mogę też drogi ognia nie używam. Chyba nie mam. Nieźle, Sakai. Gdzie to Moe? Nie wiem. Jest ranna? To Moe! Przepadła. Pod koniec walki zauważyłem ją przy tym łuku. Tam. Prowadzi do zatoki Umugi. Jeśli Mongołowie wycofali się tamtędy... Mogła ruszyć w pogoń. Dobra, no to szukamy jej. To Moe wie, że zabicie łuczników niczego nie zmieni. Chodziło jej o zemstę. Tylko o to? Walczyła u naszego boku. Będziemy o tym pamiętać, kiedy pokonamy wroga. Zapomnij o Mongołach. Czego szuka w zatoce Umugi? Są tam tylko złodzieje, zbiry... Cholera. I przemytnicy. Szuka łodzi, żeby uciec z wyspy. Pewnie ta. Ale zobaczymy, co się wydarzy. Tak, panie? Biegła tak, tędy panie? Kobieta? Wojowniczka. Zmierzała na plażę. Czyli biegła. Tędy! No dawaj, ciekawe, dawaj. Idziemy znaleźć to Moe. I po prostu Moe uciec z wyspy. To Moe z nas zakpiła. Pomogła ocalić łódź. Znowu nas zdradziła. Mongołowie ją ścigali. A my umożliwiliśmy jej bezpieczną ucieczkę z wyspy. Zawsze o krok w tyle. Wykorzystała nas. No, jakaś wybuchowa strzała w jej łódkę. A nam się Sakai męczył. Dalej Sakai. Trzeba biec, a nie się tutaj męczyć. Kondycję robić. Odpłynęła. Oho. Będzie strzelał. Czekaj. Chcę zrobić co? Łuk, maska i list. Sensei Ishikawa. Surowo się ocenialiśmy. Buddha naucza jednak, że największy wróg może być nauczycielem.
Jestem wdzięczna za twą naukę i za ostatnią walkę u twego boku. Byłam twą uczennicą. Miałam stać się córką. Ale droga łuku to dla mnie przeszłość. Co mnie czeka? Jestem strzałą. Mknę jak wiatr. Kto wie, dokąd mnie zawiedzie? Kto wie? To koniec. Może jednak dotrze do Kyoto. Gdyby była kimś innym, nie uwierzyłbym w to. Mamy wojnę do dokończenia. Dom do odbudowania. Nie dam już w życiu żadnej lekcji. Poza jedną. Obiecaj, że nie powtórzysz moich błędów. Obiecuję, senseju. Historia już kawy i to moja zakończona. Dobrze trafiał, nieugięty łucznik. No dobra, tutaj mam precyzję. Zniszczona maska Tomoe. Należała do legendarnej łuczniczki. Kiedyś Vega, ale to już przeszłość. I nocne jaki, no. Bałem jej do krótkiego łuku. Nie rozklejaj się, Sakai. Nie ma zamiaru, Bumble. No dobra. W tym momencie sobie będziemy kończyć ten odcinek. Na Bogosław Tsushima. Ja byłem Dawtos. Dbaj o swoje strzały, Sakai. Jeśli się podobało, zostawcie lajka, suba. I widzimy się w kolejnym odcinku. Hej.